Cześć moi drodzy, witam was bardzo serdecznie. Słuchajcie, strasznie dawno mnie nie było. Jak widzicie, jestem na tyle zalatany, że właśnie jadę dostawczakiem, właśnie jadę busem. Dlaczego mnie tyle nie było? Jakie są kolejne rzeczy na kanale? Jakie będą kolejne nowości? Co się u mnie w życiu dzieje? No i przede wszystkim, co z tymi subskrypcjami, bo trochę już was jest. Słuchajcie, dzisiaj będzie vlog, zabiorę was na moje jeden albo dwa dni z mojego życia i wszystko wam wytłumaczę, także oglądajcie koniecznie do końca, ja jestem Szymon, no i co, lecimy z tym filmem. Z jednej strony bardzo lubię nagrywać takie formy vlogowe, bo lubię mówić, a to jest taka dosyć luźna forma, ale z drugiej strony wydaje mi się ona bardzo, bardzo trudna do realizacji, ponieważ ja no, nie mogę tam klikać tych ustawień, trochę się śpieszę, bo robię coś innego, więc te ujęcia nie są takie perfekcyjne. Już teraz widzę, że tam balans bieli, to tam po prostu do świetnika można wsadzić. Mam nadzieję, że z dźwiękiem jest wszystko ok. Ojejku, no ale dobra, musimy. Słuchajcie, jadę teraz busem, dlatego że pomagam moim znajomym, którzy prowadzą drużynę harcerską i jutro wyjeżdżają na miesiąc do lasu. No ale żeby w tym lesie przeżyć, to potrzebują trochę sprzętu, jakichś namiotów, jakichś kuchenek, jakichś agregatów prądotwórczych, mnóstwo szpeju. Dlatego jeden mój kolega jedzie jednym busem, ja jadę drugim busem i teraz właśnie jedziemy na pakowanie tego busa, żeby mi go załadowali i jutro jedziemy na Szczecinek, niecałe 3 godzinki jazdy. Słuchajcie, a dlaczego mnie nie było przez taki czas? Z tego względu, że no tam końcóweczka szkoły, wiadomo, jakieś tam rzeczy się działy, trzeba było coś poprawiać, trzeba było czymś tam się zająć. No a teraz w lipcu poszedłem sobie na miesiąc do pracy, oczywiście jako kierowca, no jakżeby inaczej. I oczywiście jako kierowca busa, dostawczaka i rozwożę po prostu sprzęt dla jednego z marketów budowlanych takim oto dostawczakiem. Także teraz mam po prostu jeden dzień urlopu, żeby im to zawieźć, również busem, także no ciągnie mnie do tych dużych samochodów. Myślałem w ogóle, że dam radę sobie ten wstęp nagrać gdzieś w lesie na spokojnie, ale zalatanie jest takie, że myślę, że będzie ciężko. I do czego by tutaj przejść? No dobra, myślę, że już dłużej nie mogę tego trzymać w sobie, ale na moim kanale wybiło ponad 1000 subskrypcji. Oznacza to, że przynajmniej w teorii jest ponad 1000 osób, które siedzą przed komputerami czy tam przed smartfonami i czekają na kolejne moje filmy. No jest to niesamowite w ogóle dla mnie, że tak miło przyjmujecie, głównie tą serię z nauką jazdy. I słuchajcie moi drodzy, mam taką pewną propozycję. Ja chciałbym, żebyśmy razem współtworzyli ten kanał, bo no nie wiem czy wiecie czy nie, ja sobie to tworzę trochę dla siebie, ponieważ motoryzacja jest moją pasją, chcę się zajmować filmowaniem, więc to tak sobie pięknie łączę. No niemniej jednak no, warto robić coś, co ludzie oglądają i tak jak seria z nauką jazdy jest bardzo oglądana, tak na przykład, nie wiem, recenzja Toyoty Yaris, zapraszam serdecznie, jest tak już gorzej oglądana. Dlatego stworzyłem Facebooka. Zapraszam was serdecznie na mojego Facebooka, tam na dole teraz jest link w opisie oraz możliwe, że na karcie wam też się jakiś link wyświetla. Słuchajcie, jeżeli uważacie, że jesteście takimi moimi widzami, chcecie ten kanał współtworzyć, to teraz wbijajcie od razu sobie na tego Facebooka i tam możecie pisać w komentarzach, ja tam będę starał się wstawiać co jakiś czas posty, jakieś zdjęcia z produkcji jakichś tam moich materiałów. Jedneczka tu tak wychodzi. Z jakichś tam materiałów. Także serdecznie was zapraszam, poczekam teraz na spokojnie, sobie tam kliknijcie tego Facebooka, zalajkujcie i od razu możecie komentować, pisać do mnie, jakie filmy chcecie oglądać, co wam się podoba, co wam się nie podoba. No właśnie, tak może troszeczkę płynnie sobie od razu przejdziemy do kolejnych filmów, ponieważ moja głowa jest pełna pomysłów. Poszedłem teraz do pracy, także będę miał troszeczkę siana na jakieś tam fajne realizacje. I powiem wam tak, na pewno zobaczycie, aczkolwiek w sierpniu, więc tutaj ze spokojem myślę, ale na pewno zobaczycie film z całkiem fajnym, myślę, w 100% elektrycznym samochodem, którym każdy z was będzie mógł się za darmo przejechać, przynajmniej przez 20 minut. Zobaczycie, o co chodzi, myślę, że będzie fajnie. I może troszeczkę później, może na przełomie września, będą filmy z takim, no, popularnym youtuberem motoryzacyjnym. Myślę, że coś wyjdzie, a może nawet z dwoma. I najprawdopodobniej jeszcze zobaczycie taką fajną fabrykę w Polsce, która przerabia właśnie takie busy, na takie busy, którymi ja bardzo chciałbym jeździć i się relaksować. Jeżeli macie jakieś pomysły, to piszcie w komentarzach. Poza tym oczywiście będą jakieś recenzje samochodów. Kilka samochodów już mam w, powiedzmy, rękawie do nagrania.
No właśnie, i słuchajcie, ja tym busem jeszcze będę jechał w sierpniu, na początku sierpnia, więc piszcie w komentarzu, czy może chcecie coś usłyszeć o tym busie, czyli o Citroenie Jumperze, a może po prostu o każdych busach, nie wiem, jesteście ciekawi, jak się takim autem jeździ, czy to każdy da radę, czy to coś trzeba mieć specjalnego. Nie wiem, czy jest popyt na taki film, jeżeli tak, to koniecznie napiszcie w komentarzach. No i co? Nie mogę Was chyba zostawić bez kontynuacji serii z nauką jazdy. Chciałbym Wam pokazać, jak się jeździ na autostradzie i drogach ekspresowych i chciałbym Wam pokazać jeszcze takie 2, 3, może 4 proste zasady, które Wam pomogą w takim płynnym przemieszczaniu się po mieście. Jeżeli macie z czymkolwiek problem, sekcja komentarzy jest dla Was, naprawdę. Co Wam ślina na język, a raczej na palce, nerwy niosą, to piszcie. Ja z chęcią przeczytam i być może coś zrealizuję. Słuchajcie, strasznie się rozgadałem, no domyślam się, że ten odcinek nie będzie jakoś tam specjalnie oglądanym filmem. Ale no poczułem taką potrzebę, żeby się z Wami wygadać, także może uda mi się Wam troszeczkę pokazać, jak wygląda taki sprzęt harcerski, jak oni się na ten obóz pakują. I jutro też Was wezmę, bo o 5:45 rano wyjeżdżamy na ten Szczecinek. Także co? Do zobaczenia! Cześć, właśnie wstałem. No niestety nie udało mi się dla Was zbyt wiele wczoraj nagrać, bo tego sprzętu jest naprawdę, o Jezu, bardzo dużo, także pakowaliśmy go żwawo, a i tak nam zeszło do 22, jak nie później. Jest 5:30, co słychać po moim głosie, że przed chwilą się przebudziłem. Także jedziemy i mam nadzieję, że nikt nie zaspał, ponieważ tego busa musimy do godziny 17 oddać, a tak powinniśmy zdążyć, tak. Lecimy. Dobra, cześć moi drodzy, jesteśmy już na miejscu. Tam z tyłu są dwa dostawczaki, jak widzicie, jednym jadę ja, drugim jedzie mój kolega Hubert, a ze mną w tą podróż jedzie drużynowy tej drużyny harcerskiej, czyli Bartek. I to jest taka osoba, która się mocno przyczyniła do tego, że już te 1000 subskrypcji wybiło. Z tego względu, że no nie wiem ile to było, ale parę miesięcy temu, takie ładne parę miesięcy temu, po jakiejś długiej przerwie spotkaliśmy się z Bartkiem. Bartek też tworzy kanał na YouTubie, zobaczcie tam w opisie sobie. No i ja miałem tam 380 subskrypcji, Bartek jakieś 100 parę i tak rozmawialiśmy o tym, że fajnie byłoby odnieść jakiś sukces. I Bartek wtedy powiedział takie zdanie, że według niego to nie jest trudne, wystarczy po prostu tworzyć i to w końcu przyjdzie jakiś tam względny sukces na pewno. No i tak mówię, no dobra, spróbujemy. No i wyszło. Dobra, jesteśmy już w busie, jedziemy. Jestem miłośnikiem ogromnych samochodów, o tym chyba wiecie. I słuchajcie, podłokietnik, to, że on ma tutaj podłokietnik, no to jest po prostu coś niesamowitego, jeżeli chodzi o komfort. Naprawdę, to, że ja mogę mieć opartą tą rękę i tutaj trzymać Nora, jeżeli miałby z tej strony coś wspaniałego. Powiem Wam, że szczerze zastanawiam się, czy... O, zatrzymamy się, poczekajcie. Szczerze zastanawiam się, czy nie mógłbym mieć na jako auto na daily Volkswagena Multivana wysokiego z dwoma podłokietnikami. Naprawdę lubię wysokie auto. Słuchajcie, z racji tego, że mój kanał osiągnął te 1000 subskrypcji, to wszedłem też na wymagany próg, żeby zacząć zarabiać. Także teraz moje filmy generują przychody. No i niestety dla Was będziecie widzieli reklamy na moich filmach, ale za to z pieniędzy, które zarobię na YouTubie, chciałbym je wydawać na jakieś ciekawe realizacje, na jakieś wynajmy fajnych samochodów, na to, żebym miał na paliwo, żeby pojechać i pokazać Wam jakieś fajne miejsca. A możliwe, że jeżeli to się rozwinie na tyle, że będę zarabiał tam więcej niż 40 zł miesięcznie, bo teraz myślę, że tak właśnie 20-30 za ten miesiąc dostanę, no to jeszcze jakiś sprzęcik, coś takiego, także nie bójcie się, mam nadzieję, że dacie radę przecierpieć te reklamy, ale za to jakieś fajne materiały dla Was będą. Dobra, zatrzymaliśmy się w McDonaldzie na przerwę i zobaczcie, jak pięknie. Ja jestem ogólnie fanem posiadania jakiejś floty samochodów i to mi się tak podoba, że mogą być takie dwa dostawczaki, którymi można kierować na coś pięknego. Dobra, a teraz Wam pokażę Bartka. Bartek to jest ta osoba, o której Wam mówiłem, dzięki której ten 1000 subskrypcji się wbił. Bartek jest drużynowym tej drużyny. Bartko, powiedz, co można znaleźć na Twoim kanale? Ło, a czego nie można? A który go przenosił taki ciężki? Nie. Na moim kanale, który jest w języku angielskim, ale ogląda się przyjemnie, znajdziecie treści
na temat generalnie takiego, powiedzmy, rozwoju osobistego oraz takich może bardziej fajnych rozwiązań, które można wprowadzić w życie, żeby sobie je ułatwić albo polepszyć. Szczególnie dla osób w młodym wieku, które dopiero wchodzą w życie i które próbują niektóre takie rzeczy ogarnąć i spiąć wszystko do kupy. Także zapraszam, polecam. Tak, czyli link w opisie. Czyli Bartek, jesteś po prostu coachem. No, nie nazwałbym się tak, nie, to bez przesady. Nie lubię tego określenia też jakoś zbytnio. Jestem po prostu osobą, która, no jak widzicie, jestem drużynowym, więc robię to w sumie na co dzień. Tak. Lubi jakoś inspirować młodych ludzi do tego, żeby... Zajmuję się wychowaniem takich harcerzy, czyli to jest tak 10, 15, 14 tak, no, nawet, lat. No, mamy dosyć spory przedział wiekowy. Także lubię po prostu jakoś tak zachęcać młodych ludzi do tego, żeby wypełniali swój potencjał najlepiej jak to możliwe, więc jeśli chcecie, zapraszam. Tak. Znam Bartka od 2013 i był najpierw takim małym harcerzem, a teraz też robi takie rzeczy super. Dobra, pijemy kawę i lecimy dalej na ten Szczecinek, bo jeszcze trzeba wrócić i rozładować te busy. A one są pod kurek załadowane sprzętem harcerzy. Musieliśmy jeszcze podjechać do rolnika i teraz chłopacy zabierają cegły, bo sobie budują piece z tych cegieł. I w zeszłym roku byli tutaj w okolicy i taki miły pan rolnik powiedział, że mogą zostawić tutaj swoje cegły. Także teraz je tam ładujemy. No i dopiero teraz będziemy jechać na Poznań. Teraz wziąłem sobie ten drugi samochód i jest trochę fajniejszy, także pokażę wam, jak on tutaj wygląda. O. Przede wszystkim ma fotel, który jest... O, on sobie lata, ten fotel, także na wybojach jest wygodnie człowiekowi. Poza tym ma skórzaną kierownicę, co prawda tamten miał też taki spoko ten plastik, ale jest skórzana kierownica. Automatyczna klimatyzacja i co? No jest mniej rozchechłany po prostu, w sensie ma mniejszy przebieg i jest dużo bardziej zadbany. Jedyne, co wam od razu mogę powiedzieć, to, że do piekła po prostu powinien pójść ten, który wymyślił ten ręczny w tym miejscu. A to wszystko z tego względu, że zaciągając ten ręczny, łokciem uderzam się o to. No, coś strasznego. A po drugie, że jakby wychodząc można się też o ten ręczny zahaczyć. Jedyny plus jest taki, że jeżeli na przykład chcemy go, ten samochód, cofnąć jakieś 4 cm, a stoi na górce, to możemy sobie tutaj podejść i ten ręczny spuścić. Dobra, teraz czekam, aż Hubert tutaj zawróci i jedziemy już na Poznań. I z tymi cegłami była przygoda, ponieważ okazało się, że są tam ule i są tam pszczółki, którym nie za bardzo się podoba, że my tam jesteśmy, także uciekaliśmy przed pszczołami, ja zostałem urządlony w ucho, Bartek w rękę. Tak, i to jest właśnie harcerstwo, jakby, no już harcerzem nie jestem, ale chłopakom pomagam, ale jakby przygody tutaj są zawsze i wszędzie i cały czas. Dobra, my jedziemy, z tego vloga chyba to wszystko. No taka nietypowa forma, zobaczę, co mi się tam uda w komputerze z tego skleić. I zapraszam was na Facebooka i piszcie w komentarzu, co byście chcieli. Szerokości, cześć!